licznych badaniach klinicznych wykazano wysoką skuteczność inhibitorów kinazy tyrozynowej Brutona drugiej generacji, ale nie tylko wysoką skuteczność, ale właśnie wysokie bezpieczeństwo, dużo lepsze bezpieczeństwo, lepszy profil bezpieczeństwa niż leczenie inhibitorem pierwszej generacji, czyli ibrutynibem. Wprowadzenie tych leków do programu lekowego i umożliwienia włączenia tych leków zarówno w pierwszej, jak i w kolejnych liniach, zarówno akalabrutynibu, jak i zanobrutynibu, umożliwiło ambulatoryjne, bezpieczne leczenie z wysoką skutecznością.